Po pierwsze, to nikt nie może stać ponad prawem. To jest podstawowa zasada w państwie demokratycznym. Ja przyszłam tutaj przede wszystkim pokazać wyraz solidarności z ofiarami pedofilów, którzy w Kościele katolickim nadal funkcjonują, bo przecież te filmy, które są pokazywane i to, o czym wiemy dzisiaj, i ta rzeczywistość, która się objawia codziennie właściwie, pokazuje, że te osoby nadal są, nadal funkcjonują, nadal pracują, nadal pełnią swoją posługę. I to jest wyraz solidarności, ale też wyraz ogromnego sprzeciwu wobec tego, co się dzieje, bo pierwszy film braci Sekielskich, mimo że pokazywał tak drastyczną prawdę i pokazywał wszystko to, co najważniejsze w tej dziedzinie powinno być napiętnowane, tak naprawdę nie przyniósł spodziewanych efektów. Lewica złożyła właśnie projekt ustawy dotyczącej właśnie pedofilii, napiętnowania pedofilii w Kościele. Ta ustawa ma taką symboliczną nazwę. To jest odpowiedzialność, to jest prawda i odpowiedzialność. I poza tym, że szukamy prawdy i chcemy powołania komisji, która będzie składała się z 15 osób, ale osób, które nie będą politykami. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby to były osoby, które znają się na rzeczy, eksperci, psychologowie, ludzie, którzy mają do czynienia z tym środowiskiem, z tymi czynami do czynienia, z tymi środowiskami. Zależy nam na tym, żeby wszystko było bardzo dokładnie zbadane, ale zależy nam również na tym, żeby ponieśli odpowiedzialność ci, którzy oczywiście za te czyny odpowiadają, ale również ci, którzy te czyny kryją, bo ten film ostatni pokazał, że jest grupa osób, która niestety nie mówi wszystkiego do końca i nie mówi prawdy. I że poza przestępcami jest jeszcze wiele osób takich, które te czyny kryją. Myślę, że te postępowania, te śledztwa powinny być prowadzone ze szczególną pieczołowitością, ze szczególną dokładnością i nie spoczniemy, póki te sprawy nie będą wyjaśnione. A proszę powiedzieć, czy temat pedofilii konkretnie w Kościele w Sejmie jest tematem tabu, czy nie? Bo film braci Sekielskich zaczyna się takimi komentarzami po tym pierwszym filmie i mamy pokazane wypowiedzi rządzących, którzy się zadeklarowali, że będą z tym tematem coś robić. A to się okazuje, że minął rok. W mojej ocenie tak, ponieważ ten temat przecież wypłynął już w poprzedniej kadencji. Proszę zobaczyć, że bardzo symbolicznie minister Ziobro powołał komisję, która tak naprawdę nic nie zrobiła. Żaden pedofil nie został skazany. Proszę Państwa, w zestawieniu pedofilów w naszym kraju nie ma ani jednego księdza. A przecież jest to środowisko, które tych ludzi kryje. Ja oczywiście nie uzasadniam innych środowisk, bo pewnie i z takimi przestępstwami inne środowiska mają do czynienia, ale jednak Kościół katolicki pokazuje bardzo wyraźnie przez te ostatnie miesiące i lata, bo ten temat ma już 2 lata bodajże. Mówię oczywiście o powołaniu i komisji, która powstała pod rządami ministra Ziobry, że w sprawie tak głośnej, tak bardzo dotykającej społeczeństwo, można nic nie zrobić, można w cudzysłowie bić pianę. I dlatego kolejny film, ja przyznam szczerze, jest mi bardzo przykro, że tym zajmują się dziennikarze, a nie organy do tego powołane, bo ta sprawa powinna być przede wszystkim ścigana przez organy ścigania, a nie przez dziennikarzy. A proszę jeszcze troszkę powiedzieć, jakie w Pani osobiście do tej pory budził odczucia, budził wrażenie biskup? No spotykacie się też Państwo z racji pełnienia różnych funkcji publicznych na różnego rodzaju wydarzeniach. Jakie do tej pory Pani miała zdanie? No, ksiądz biskup angażuje się faktycznie i angażował wiele akcji społecznych, charytatywnych, przecież również prowadził swego czasu Caritas i przyznam szczerze, że jestem też zdziwiona w dużej mierze, że w takim obszarze i w takim zakresie mógł brać udział w zakrywaniu tego typu spraw i osób, które za te przestępstwa powinny ponieść odpowiedzialność. Powiedziała Pani poseł, że Edward Gierek powinien być teraz na salonach osobą personą non grata do tego czasu, jako wyjaśnienia tego wszystkiego, jakie jest Pani stanowisko. No ja myślę też, że dopóki nie wyjaśni się cała ta sprawa, a jednak jest ona bardzo poważna, bo tak jak powiedział arcybiskup
osób, Polak, sprawa trafiła do Watykanu, będzie również tam sprawdzana przez specjalną komisję, nawet grozi za to zniesienie urzędu, czyli wyrzucenie z tak zwanego urzędu i no przynajmniej tak hierarchowie kościelni dzisiaj mówią, że nie zostanie to zakryte, nie zostanie to zamiecione pod dywan. Zatem myślę, że sprawa jest na tyle poważna, że do czasu wyjaśnienia naprawdę pan ksiądz biskup powinien wycofać się przynajmniej z takiej działalności publicznej. No jeżeli będzie miał odwagę, to powinien. Przykro, że w takich okolicznościach dzisiaj się wszyscy wspólnie spotykamy, ale nikt nie może stać ponad prawem. Nikt nie może być obojętny wobec prawa. Dlatego dziękuję, że wszyscy tu żeśmy przyszli, że dzisiaj wszyscy tutaj się spotykamy, bo takie akcje są dzisiaj organizowane w całej Polsce. To jest nasz wyraz sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w Kościele, ale i wyraz ogromnej solidarności w stosunku do ofiar pedofilii. Pedofilii, która dzieje się w Kościele. Przykro, że to dziennikarze zajęli się tym tematem, a nie organy ścigania, które są do tego powołane. I przykre jest również to, że kolejny film powstał, a ten pierwszy tak naprawdę nie przyniósł oczekiwanych efektów. Złożyliśmy kilka dni temu projekt ustawy, który ma za zadanie powołanie specjalnej komisji. Komisja ta składać się miałaby z fachowców, z ekspertów, nie z polityków. Nie chodzi nam o taką komisję, jaką powołał Zbigniew Ziobro, ale prawdziwą komisję, która będzie piętnować te wydarzenia, które dzieją się w Kościele katolickim, bo od tego trzeba zacząć. Tu trzeba zbadać to środowisko. I obiecuję Państwu, że nie zatrzymamy się, nikt nas nie zatrzyma, a władza rządząca, jeżeli chce mieć czyste ręce w tej sprawie, to powinna tę ustawę bardzo szybko przeprocedować, bo osoby winne powinny być natychmiast ukarane. Dziękuję jeszcze raz, że Państwo przyszliście dzisiaj tutaj, a obiecuję, że będę też osobiście pilnować tej sprawy, bo jest to sprawa, która nas wszystkich bardzo mocno dotyka. Dziękuję bardzo.